Hello everyone, Jan Filipiński, witam was w pierwszym odcinku z Don't Starve. Ze mną będzie Ananas. Siema. I wybieramy się razem na przygodę. Ja jako Strongman, a ty jako... Ja bibliotekarką, fajna tak. Babcia. Dokładnie. Jestem już w grze, wyszedłem przez portal. To jest lecimy. Bardzo fajna, przygodowa gra z wieloma elementami, głównie survival. Będziemy tutaj walczyli o przetrwanie i o ucieczkę, bo grę da się chyba ukończyć, prawda? Tak, tam trzeba jakiś portal zbudować, coś takiego. Tak, i żeby po prostu uciec do domu. To nie jest ukończenie, tylko to jest tak naprawdę zaczęcie od nowa z jakimiś tam wybranymi twoimi przedmiotami. Zbierasz ze sobą. No i dobra, jak widzicie tutaj, pewnie większość z was grała i gra się dużo lepiej od nas. Ja jestem początkujący w Don't Starve, ale naprawdę gra mi się od zawsze podobała i wreszcie jestem w stanie ją nagrać, więc zbieramy sobie na początek potrzebne nam przedmioty. Przyda nam się na pewno wysoka trawa, nie? Patyki, jakieś... Patyczki, flint, jakieś roki, drewienka. No i oczywiście jedzeniem. Gra nazywa się, jakby ją tak przetłumaczyć, nie padnij z głodu, coś takiego, nie? Nie głodu, nie zagłodź się, nie? No, bo starving to jest chyba takie przymieranie już głodem. Tak, przymieranie głodem. Więc właśnie, tutaj mamy trzy wskaźniki. Serduszko, no to wiadomo, hapeki, wątroba, czyli jak bardzo jesteśmy najedzeni, i poziom naszego... Sanity to jest, angielsku nie wiem, nasza, w sumie. Nasza taka psychika? Sprawność umysłowa, nie? Takiego. Bo w nocy, tu mamy czas, jak tutaj się robi na czerwono, to następuje zmrok. I potem, jak mamy już na niebiesko, to jest totalna, głucha noc. Nic nie widać i wtedy napastują nas potworki. Dobra, więc tak, skupmy się teraz na przedmiotach. Okej. Okay, są parę marchewek, jest git. No i git. Potrzebne są nam na początek flinty, z tego będziemy robili narzędzia. Będziemy używali trawy do pułapek. Ja mogę pościnać coś, jakieś drewno. Okej, także ty już twórz narzędzia. A na nas gra taką postacią, która może tworzyć przedmioty, kiedy chce. Tak? Dokładnie, no to znaczy kiedy chcę. Mogę po prostu tworzyć tak jakby o poziom wyższy, bo właśnie, o jeden poziom wyżej, bo tutaj są... Science Machine, tak to się chyba tak, nazywa. Tak, tak, czyli takie odpowiedniki tak. Crafting Table z znanej, kochanej... Jeżeli na przykład ja będę już miał Science Machine, to mogę później tworzyć znowu poziom wyższy, na tak, przykład tak, za tak. Alchemy Engine. Aha, jest. No właśnie. I ile jest takich jakby... Jest coś jeszcze nie po Alchemic Engine? Jeszcze nie wiesz? Chyba nie. Okej, okay, także... Wydaje mi się, że nie, ale możliwe, że jest, bo tego akurat nie wiem. Także jak widzicie, my tutaj jesteśmy początkującymi ziomeczkami, ale dobra, obejrzyjmy się na mapie. Widzę tutaj lasek. Jaki jest plan, stary? Czy podróżujemy, idziemy gdzieś, czy co robimy? Trzeba znaleźć jakąś fajną miejscówę, jakieś kamienie na początku, na pewno. Okej, okay. Jak coś ludzie, to ja jestem troszeczkę chory, więc z góry chciałbym przeprosić, jakbym smarkał, kichał i jestem strasznie... No strasznie mam chore gardziołko i... Mogę mówić gorzej trochę. O, tu jest... Kardziołko powiadasz. Mrał. Tutaj jest jakaś pustynia ziom, więc to oznacza króliki. To są króliki na pewno, właśnie. Tak, króliczki to oczywiście bardzo dobry sposób na łatwą żywność, nie? Potem też widziałem, że fajnie się opłaca ptaki tak? łapać, że trzeba zrobić... O kurde, ciemno się już robi. Trzeba zrobić drugi poziom tej maszyny i wtedy można robić właśnie te pułapki. Dobra, zielone grzyby. O, jest kamień, ale jest kamień nie z samorodkiem złota. Okej. Po prostu zwykły. Dobra, teraz tak, więc w nocy musimy mieć jakieś źródło światła, żeby nas po prostu nie porwały te potworki, nie? Te wszystkie duszki raczej. Okej, więc czy chcemy robić obóz, czy chcemy jechać na pochodniach i podróżować? Możemy sobie do jakiegoś lasu po prostu przejść, ty będziesz pochodnie miał albo ja i pościnam jakieś drewna. Naprawdę? A może... No, tak zrobić. A może zrobimy obóz... O, zobacz, tutaj są... Albo obóz bawołki. W lesie i wtedy właśnie, dokładnie, dokładnie, dokładnie o to chodziłam. No i ananas już zbiera kał. Jest, prawilnie. O, następna. Ej, no teraz jaka... No. Weź. Buffalo. Pozwolę ci zabrać kupę. Właśnie, tutaj jest taka piękna opcja, że można nawet obracać to, ale nie chcę... Nie chcę się potem pogubić. Chodzisz myszką czy wsadem? Ja chodzę myszką obecnie, ale w sumie... Właśnie jak się nie chce... wiem, stary, co tu się... Może denerwować. Co tu jest za... Co tu się dzieje? Idę do nich w środek. Boją się.
No czuję się po prostu bosko, czuję się po prostu bosko. Właśnie. Ale cieplutko by było między nimi. Ja teraz opowiem coś o mojej postaci. Moja postać natomiast ma dużo więcej chyba głodu, więcej może zjeść. Jeśli ma pełny brzuszek, to robi więcej dipsów w skrócie. Czyli bijemy mocniej. Chyba jest tak, że jak masz więcej głodu, no, ponad połowę, to zwiększy się też HP. Dobra, pajączek tutaj max jest, ziom, i... Nie no, może nie bijmy się na razie. Strasznie duża jest ta pustynia, wow, stary, co tu się dzieje, to jest... Ale dobra, zaraz będzie ciemno, kurde, wypadałoby znaleźć jakiś las w sumie. Dobra. To znowu kupy, spoko, będzie można zrobić farmę. Ja bez problemu mogę przygotować nam jakąś pochodnię. Okej. Okay. Następna kupa. Czekaj. Okej, okay, mam pochodnię. Spoko. Jak coś? Więc teraz będziemy mogli jak śmigać. Jak sobie zrobisz drugą i jak ta pierwsza ci się skończy, to automatycznie masz zmianę, także... O, to bardzo fajnie, nie wiedziałem o tej opcji. Zawsze wolałem być przez ordy. O dobra, to tak jest, to jest koniec mapy? Nie, tu jest las. W sumie możemy tu. O, jest domek świnek, okej. Okay. Okej, okay, stary, chodź, bo już właśnie się robi naprawdę ciemno. Chodźmy, domek... gdzie jest dużo może drzewek. To okay, nie ma nic, tak naprawdę. Ej, jesteśmy na takim wydupiu, what the fuck, wszędzie... No, masakra. Wszędzie jest... A zmieniałeś mapę, czy dałeś normalną? Chyba jest normalna. O kurde, nie zostawiaj mnie. Stary, naprawdę jest ciemno. Jesteśmy na totalnej pustyni. Sawanna. Okej, okay, tutaj mamy norę królika. Idziemy do przodu. Nie oddalaj się. Okay. Nie oddalam. Może zbierajmy po prostu trawę. Mhm. Ja mogę ją podpalić co najwyżej, więc wiesz. Nie, to ja pozbieram. Mhm. Idziemy na lewo czy na prawo? Stary, mam tylko 31%, więc od razu... sobie drugą po prostu. Od razu się ubezpieczę. Na pewno się uzupełniają? Tak, na 100%. Dobra, to biorę od razu na zapas. To nie, zostawiaj mnie. Już. Dobra, ja stary nie mogę nic robić, więc ty musisz tutaj się zajmować. No ja pozbieram, spoko. Okej, okay, ja będę tutaj odpowiedzialny za światło, ty nic za... nic nie ma po prostu. Za murzyńską pracę. Dobrze. A, jasne. O, widzisz, że zrobiony jesteś. No i zobaczcie, taki strongman, ale zobaczcie, teraz wygląda niewiele lepiej niż ta staruszka, którą gra Ananas. Ale dobra, najemy się i będziemy z powrotem... Babcie. Będziemy z powrotem strong. Dobra, już się kończy w sumie noc, to możemy się gdzieś wybrać dalej. Okej. Okay. Ja mogę to podpalić, ale co daje podpalenie takiego... W sumie światło chyba. Więcej światła. W sumie, nie najgorsza inwestycja. Wiem, że spalenie drzewek na przykład daje węgiel. Tak, ale później jak chyba spalić za dużo ich tych drzew, to enty mogą się do ciebie przyczepić. O kurde. No, jest masakra. Tego nie lubimy. Okej, zobaczcie. Kurde. Podniosłem kwiatuszka i wzrósł mi ten... poziom ile jakby... Masz? Ja mam 227. Siły psychicznej, czy czegoś tam, nie wiem jak to powiedzieć. Ja mam 184, a głodu mam 87. Przydałoby się coś niedługo jeść, stary, więc proponuję. Mogę zrobić książkę. What? Stary, zobacz tą mapę. O, mogę sobie zrobić kapelusz, ja sobie zrobię. No po prostu myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry pomysł. Inwestycja życia. Okej. Okay. Dobra, są marchewki. Tutaj, możemy się gdzieś tutaj osiedlić, bo w sumie to jest las, blisko jest pustynia. Mhm, właśnie, króliki bardzo są. Bardzo lubimy wszystkie tutaj łąki, szczególnie jak są króliczki. O, jest marchewa. Można je jakoś łapać na te marchewki, jakoś, żeby tak, one... Tak, można je bawić. O, zobacz, tu mamy portal, tak, bardzo fajny. Dokładnie. Nie wiem, czy to będziemy chcieli... portal, ale nie wiem, czy to jest tak, że wchodzisz do tych samych portali. Mhm. O Jezu, ktoś mnie hejwej kapuje na TS-ie, nieważne. Dobra, to co, jaki jest teraz plan, stary? Bo tam już byliśmy w sumie. Nie wiem, możemy tutaj na górze mamy morze. Tylko nie wiem, czy to tak działa, że wchodzisz do tego samego portalu i to cię przenosi. Tak, powinno tak działać. Tak? Mhm. Nie wiem, możemy tu się gdzieś osiedlić wokół tych królików. Tam te krzaczki, no okej, bo stary, myślę, że to jest naprawdę dobre miejsce. Portal, jest sawanna, jest las. Myślę, że można się tutaj gdzieś rozbić. Gdzieś tutaj. Może na... Okej. Nie wiem, może wokół tych drzew, nie wiem, wybieraj. Dobra, zbieramy krzaka. W sumie czyli... to możemy poczekać do nocy jeszcze tu poeksplorować. No w sumie masz rację, tak. Dopiero jak się zacznie powoli ściemniać. A stać ci już na to ognisko duże? Nie wiem, bo brakuje mi kamieni. Właśnie. Kamienie znaleźć. Dobra. Ja już się zajmę właśnie tworzeniem pierwszych przedmiotów. Zrobiłem sobie kilof i siekierkę.
No to wiadomo, siekierka do czego służy? Spacją, okej, okay, można to... Nie no, wolę klikać, bez sensu. Zetniemy sobie jedno drzewko. Kurde, nie ma żadnych kamieni, nigdzie. Szyszki, szyszkami można fajnie palić. O, jest marcheweczka, okej, okay, okej, okay, także zbieramy takie podstawowe rzeczy w dzisiejszym odcinku. To mi w sumie dużo żarcia. No ja nie mam jakoś tak mega dużo, tak szczerze. Ale liczę na to, że jak wyjdziemy na etap łapek na króliki, także wtedy będzie już dużo, dużo lepiej. Ja zetnę sobie jeszcze drzewko. No, tradycyjny let's play po prostu musi zawierać znanie drzewa w pierwszym odcinku, nie? Okej, okay, zbieramy sobie nasionka. O, coś znalazłem tutaj, deski. Okej. Bieleta i wbity... Wariacie, gdzie ty jesteś? Tą siekierę. Na prawo poszedłem, trochę w dół. Okej, okay, ja jestem tutaj przy jakiejś takiej dróżce. O, znalazłem w sumie też jakiś kamyk. Czy moglibyśmy go sobie porobić tutaj? Mine. A jaki jest? Taki nieponiszczony, czy taki jakiś mam z jakimś nitrem, ale to chyba słabe. Z jakim? Nie no, te ze złotem wyglądają chyba inaczej te kamyczki, chyba, nie? Są takie tak... paski, takie jakby połamane. No właśnie, a ten był, o, no tak dokładnie, robić. Dokładnie, dokładnie, a ten był taki... Ale już jest ciemny, gdzie ty jesteś, wariacie? Inny, już jestem to niedaleko ciebie, bo widzę ciebie, tutaj, tak? na mapie cię widzę, tak jakby. Okej, także ja już jestem koło ciebie, stary, co ty tak biegasz? Słyszę cię, o, siema. Siema? No nie wiem, osiedlamy się tutaj, a ile masz kamieni? No kamyczków mam parę chyba, 3. 12 3. potrzeba. Aha, no to to może słabo. Jeszcze przebiedujemy jedną noc po prostu. Przebiedujemy jedną noc, okej. Okay. Ale na jakiej zasadzie? Może połazimy jeszcze sobie jedną noc? No możemy pochodnią? Iść w prawo po prostu, bo tu widziałem szkieleta. Okej, okay, okej. Okay. Zaprowadzę cię. Zaczęłyby przy nim deski. Dobra, ile mamy tych pochodni? 83. Okej, okay, także jedną. Ja to nawet nie wiem gdzie to było. Ej, to może po prostu jednak. Nie, nie, nie. No nie wiem. O, jest szkielet. Może jak obok szkieleta, żeby mi nie było mu smutno. Koziomeczka. A co się z nim robi? Co się z nim robi? Nic chyba. Albo jeszcze nie wiemy, także pamiętajcie, żeby nam pisać w komentarzach. Może można wykopać coś. My będziemy starali się nie nagrywać zbyt dużo na zapas, tylko jednak na bieżąco czytać. No, taki jest plan. Dobra, stary. Myślę, że można powoli... Powoli o, to jest dawać jakieś... to? O, jest kamień z złotem. Nie, jest jeszcze w sumie sporo czasu. Ale kamienie należą tutaj. To możemy tutaj małe ognisko postawić. Tak? Po prostu ja postawię i wykopię to. Okej, okay. Okej, okay, ja będę wykopię tutaj sobie śmigał. Ja mogę pośniać drewienka. Dobra, 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 już się tym zajmę. Na spacji. Mine, mine, mine. O, jest złoto. Juhu, ja, jest. Machine można postawić. Jest złotko, ale stary, nie mam żadnego miejsca, więc... o kurde, ale... będę musiał... O, to jest następny kamień, idealnie. To jest jakaś fajna miejscowa. No, całkiem przyjemnie może mi tu na jest. Tym kwadraciku się osiedlimy. Na tym, na tej wysepce? Tak. Spoko. O, ktoś kupę postawił, to ty? Nieładnie tak. No, przepraszam, przepraszam. Troszkę się zesrałem tam. No i to jeszcze dobra, ja to jeszcze koło domu, a na nas zaniesie, wyniesie, nie? Miam. Miam, zjadłeś, tak? Tak. Dobra, to co teraz? Co teraz? Może jakąś... Ile masz kamyczków? Jakiś science machine 8 star, więc myślę, że... Ja mam 2, kurde, 2 brakuje. Ale dobra, przebiedujemy z tym małym ogniskiem jeszcze. No, no w sumie jak jest dopiero postawione, ja tutaj mam... pochodnie, ej stary... Mógłbyś wykopać to. Weź tutaj wykop, wykop, ja mam... Nie mam. A, nie masz kilofa? A, ty masz pochodnie, no dobra, ja sobie zrobię. Dobra, trzymaj pochodnie, ja sobie zrobię. Okej. Okay. Zaciąłeś się. Nie no, nie mogę czasem klikać, żeby... Dlatego spacją jest lepiej. No. O kurde, nie mam miejsca. Dobra, ja... Zjem sobie nasionko. Ja podniosę... Ej, stary, chodź już, dobra, bo chodźmy, zobacz na nasz głód. Przynajmniej na mój. Ja mam dobra, tylko 12. Poczekaj, podpalę deskami, logiem, podpalę logiem. Szyszkami, szyszkami, ja mam tyle tych szyszek, stary. Oko, szyszek? Tak, dobra. Upiekę no sobie teraz kapuje, marcheweczkę, nie wiem czy to dobry pomysł. Mam nadzieję, że tak. I da mi więcej jedzonka. Ja też piekę marchewki. Okej, okay. Dużo bardziej smaczne. Okej, okay, tak wykorzystujemy sobie noc. Umrę z głodu. Po prostu na jedzonko.
No ja stary, w miarę coś tam podjadłem. O, podskoczyłeś aż. O, zobacz. Full. No teraz mam taką buźkę, no. Ja mam fulla już, fulnie. Ja mam 12 berrysów. Ja mam jeszcze właśnie jagódki, okej. Zielonego grzyba. Także może sobie skrzynkę też zrobimy. Może to co, tutaj się osiedlimy chyba, Science Machine. No okej, okay, spoko, to jest spoko. Potrzebne. I złoto i dwa kamienie, jakbyś mógł, to ja zrobię. Okej. W pierwszym odcinku takie postępy, dziękuję. I 11 kamyków masz tutaj. O kurde, nie mam miejsca, poczekaj, muszę coś wywalić. Dobra, ja sobie dam ci tutaj grzyba. Zjem. O, stary, grzyb to akurat idealnie. Ja nie mam kamieni tych. Trafił do idealnego człowieka. Pick up. Pięknie, Science Machine. Wstawić na środku, nie, na środku będzie ognisko. Tu jest takie fajne miejsce, to postawię tu. Dobra, niech ta pochodnia się już w sumie skończy. Improved farm. Możemy już farmę zrobić ulepszoną, co miałem. No, po... jeszcze, nie? Aha, o, dlaczego? Skutno mi. No, ale farma będzie na pewno przydatna. Dobra, może, myślę, że my możemy się już na razie pożegnać. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Piszcie jakieś protipy, my chętnie skorzystamy. Na razie, papa. Siema.